40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem. Dzisiaj część 9. I dzisiaj w tym temacie konieczne jest ujęcie tego, czego uczy Słowo Boże na temat Ducha Świętego jako osoby i Boga, gdyż te rzeczy są niestety w ruchu charyzmatycznym traktowane po macoszemu i przez to jest bardzo fałszywy obraz osoby Ducha Świętego. Jest on lekceważąco przedstawiany. A przecież obecność Ducha Świętego na ziemi jest jedną z najbardziej charakterystycznych i znaczących cech chrześcijaństwa. Dlatego ważne jest, aby mieć jasne, klarowne wyobrażenie o istocie i osobie Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego. Niestety właśnie w ruchu charyzmatycznym czy pentekostalnym, ale nie tylko tam, wielu chrześcijan w swoim myśleniu o tej kwestii oddaliło się znacznie od biblijnego nauczania. Tym bardziej jest to ważne i powinno nam to leżeć na sercu, aby przedstawić po prostu, jak to Słowo Boże mówi, zarys myśli Bożych na temat osoby Ducha Świętego. I zaczynając od tego, jak Duch Święty był przedstawiany w Starym Testamencie, możemy zauważyć, że z Duchem Świętym możemy spotkać się już w wielu miejscach Starego Testamentu. Pierwsza znana wzmianka to jest wzmianka występująca w relacji o stworzeniu. W pierwszej Księdze Mojżeszowej 1:2 czytamy: a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Gdy po popełnieniu pierwszego grzechu człowiek uległ smutnej deprawacji, Bóg musiał powiedzieć: nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki. Tak mówi pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, 3 werset. W dalszym przebiegu historii ludzkości raz po raz spotykamy się z Duchem Bożym. W Starym Testamencie określany jest zwykle jako wpływ lub moc, która na określony czas wypełniała pewnych ludzi, uzdalniając ich do wykonania poszczególnych zadań. Oczywiście jest w Słowie Bożym w Starym Testamencie też wyraźny zapis, że Duch Święty nie jest mocą, nie dzięki duchowi, ani dzięki sile, lecz nie dzięki mocy, ani dzięki sile się to stanie, lecz dzięki mojemu duchowi, mówi Pan, cytuję z Zachariasza, 4 rozdział, 6 werset. Więc tam są też tego typu wyraźne stwierdzenia. Do ludzi, na których w pewnych sytuacjach zstąpił Święty Duch Boży, należą Otniel, Gedeon, Samson, czytamy o tym w Sędziów 3 rozdział 10 werset, 6 rozdział 34 werset, 14 rozdział 6 werset, Dawid, jak czytamy w 1 Samuelowej 16:13, Azariasz, o Azariaszu czytamy w 2 Kronik 15:1, oczywiście Ezechiel, o czym czytamy w Ezechiela 11:5 i inni. Także wydaje mi się, że Dawid nie został przeze mnie wspomniany, no to przypomnę, Dawid z 1 Samuelowej 16:13 mamy takie świadectwo i inni. Duch Święty, Święty Duch Boży inspirował również starotestamentowych mężczyzn do napisania Słowa Bożego i to wiemy na przykład z drugiego listu Piotra, 1 rozdział, 21 werset. Dla przykładu Dawid był zupełnie świadom tego, że przez niego przemawiał Duch Święty i to mamy wyraźnie poświadczone w 2 Samuelowej 23:2. Czasami Duch posługiwał się również niewierzącymi ludźmi do wykonania określonych zadań. Przykładem tego są Bileam i Saul. Mamy to zapisane w 4 Mojżeszowej 24:2 i 1 Samuelowej 10:10 oraz 1 Samuelowej 19:23. Gdy połączymy ze sobą w
wszystkie te wskazówki, przekonamy się, że wierzący ze Starego Testamentu wiedzieli o istnieniu osoby Bożej o imieniu Duch Święty. Czyli wiedzieli o istnieniu Ducha Świętego i znali go jako tego, który uzdalnia, z pomocą którego byli w stanie dokonać zadziwiających czynów. W przeciwieństwie do Nowego Testamentu, w Starym działanie Ducha było ograniczone czasem. Na ściśle określony czas wstępował na poszczególnych ludzi i działał w nich oraz przez nich. Tylko w ten sposób możemy zrozumieć na przykład prośbę Dawida z Psalmu 51, 13 werset: nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Możemy zatem powiedzieć, że Duch działał co prawda na ziemi, ale nie mieszkał tu. To oczywiście mogło stać się rzeczywistością dopiero po tym, gdy Pan Jezus dokonał dzieła przebłagania i powrócił do nieba. Co więcej, mężczyźni Starego Testamentu nie wiedzieli, że Duch Święty jest Bogiem i osobą. Posiadając światło Nowego Testamentu, jesteśmy w stanie dostrzec już w Starym Testamencie wskazówki odnoszące się do Jego boskości. Niemniej jednak prawda ta nie została wtedy jeszcze objawiona. O tym wyraźnie mówi dopiero Nowy Testament. I właśnie w Nowym Testamencie Duch Święty jest przedstawiony wyraźniej. To jest zresztą zgodne z zasadą wzrastającego poznania wraz z objawianiem kolejnych ksiąg Pisma Świętego. Więc to jest tak zwane progresywne objawienie. I Duch Święty w Nowym Testamencie jest już jaśniej pokazany. Nowy Testament potwierdza wszystko, co mówi Stary o osobie Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich 1:8 Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, który miał przyjść na ziemię, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami. Tak jest wyraźnie powiedziane w Słowie Bożym zapisanym w Dziejach Apostolskich 1:8. Oddziaływanie Bożej mocy w świadectwie uczniów dostrzegamy w zadziwiający sposób w całych Dziejach Apostolskich. Zresztą niektórzy proponują, aby Księgę Dziejów Apostolskich nazwać po prostu Dziejami Ducha Świętego. Nie jest to przyjęte szeroko, aby ta propozycja się przebiła, ale ona też wskazuje na to, że Duch Święty tam szczególnie działa. Ta księga Biblii przedstawia nam jak żadna inna moc Ducha Bożego działającego w ludziach. Ta sama moc może być i nam dana do dyspozycji, ponieważ i my potrzebujemy siły do składania świadectwa. Jeżeli dzisiaj słusznie skarżymy się na jej brak, to z całą pewnością wina nie leży po stronie Ducha Świętego, który się przecież nie zmienia, lecz po naszej stronie. Objawienie Ducha Świętego w Nowym Testamencie wychodzi jednak daleko poza ramy Starego Testamentu. Niestety, wiele dzieci Bożych zadowala się wiedzą o tym, że jest on mocą. Przekonanie to samo w sobie nie jest daleko błędne. Nie ulega wątpliwości, że nasze wyobrażenie o jego mocy jest bardzo nikłe. Oczywiście są miejsca takie jak Zachariasza 4:6, które mówią: nie dzięki sile i dzięki mocy się to stanie, ale dzięki mojemu duchowi, które wskazują kontrastująco, że Duch Święty nie jest mocą czy siłą w takim znaczeniu popularnym. Nie, to jest szczególny sposób określania Ducha Świętego, że on ma moc lub jest mocą. Jednak nie zmienia to faktu, że jest on kimś, czymś o wiele więcej. Stąd nawet możemy wprost powiedzieć, że na pewno nie jest on ani siłą, ani mocą w takim znaczeniu, jak to najczęściej się używa tych terminów. W Nowym Testamencie Duch Święty został nam przedstawiony jako Boża osoba. Duch jest osobą Bożą. Jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, bo Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego jest jeden Bóg i jest Duch Święty
właśnie tym jedynym prawdziwym Bogiem. Starotestamentowi wierzący znali swojego Boga jako jedynego. Dopiero w Nowym Testamencie poznajemy go jako trójjedynego, to znaczy Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Mamy do czynienia z jednym Bogiem, a jednak Pismo przedstawia nam tego jednego Boga w trzech osobach, które pozostają w całkowitej harmonii ze sobą. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć ani wytłumaczyć tej zasady, tej prawdy, ale możemy przyjąć ją wiarą na podstawie objawionych fragmentów Słowa Bożego, ponieważ przewyższa ona co prawda nasz ludzki rozum i zdolność pojmowania, ale jest jawnie zapisana w Słowie Bożym i nie podlega dyskusji, ponieważ jest to Słowo Boże, które nas informuje o tym. Wiele fragmentów Słowa Bożego potwierdza, że Duch Święty jest Bożą osobą stojącą na równi z Ojcem i Synem. Najklarowniejsze, niepodważalne cytaty potwierdzające tę prawdę znajdujemy choćby w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie Piotr zarzuca Ananiaszowi, że okłamał Ducha Świętego, a tym samym Boga. I to jest właśnie wyraźnie pokazane w 3-4 wersecie 5 rozdziału Dziejów Apostolskich. Mocy nie da się okłamać. Można ją okłamać jedynie wtedy, kiedy jest równocześnie osobą. Tak? Czyli mocy nie da się okłamać, można okłamać osobę. Nowy Testament uczy nas, że Duch Święty myśli i osądza, jak mówi Rzymian 8 rozdział 27 i 26 werset. Duch Święty bada i objawia, jak mówi nam pierwszy list do Koryntian 2 rozdział 10 werset. Także Duch Święty uczy i przypomina, jak mówi nam Ewangelia według świętego Jana 14 rozdział 26 werset. Także Duch Święty świadczy, jak mówi nam Ewangelia Jana 15 rozdział 26 werset. Przekonuje nas, jak mówi Ewangelia Jana 16:8, posiada wolę, jak mówi 1 Koryntian 12:11, może mówić, o czym mówią nam Dzieje Apostolskie 13:2, a także Duch Święty mieszka, jak mówi Rzymian 8:11 oraz 1 Koryntian 3:16. Także Duch Święty prowadzi, o czym mówi nam Rzymian 8 rozdział 14 werset, służy, jak mówi nam 2 Koryntian 3:8, także może Duch Święty zostać zasmucony, jak mówi Efezjan 4:30. Także Duch Święty może zostać znieważony, o czym mówi Hebrajczyków 10:29. Może Duch Święty niestety zostać także zgaszony. Jakie mocne określenie, zgaszony. Jest ono w 1 Tesaloniczan 5:19. I większość tych cech można odnieść wyłącznie do osoby. Stwierdzenie, że Duch Święty jest tylko siłą wywierającą wpływ na życie chrześcijanina, jest jednoznacznie fałszywe i to idzie w parze z tym, co przytoczyłem z Zachariasza 4:6, że nie dzięki mocy, ani dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi się to stanie. W ten sposób obrażalibyśmy samego Boga, twierdząc, że jest on jedynie taką siłą wywierającą wpływ na życie chrześcijanina. Obrażalibyśmy samego Boga, ponieważ Duch Święty jest Bogiem. Może ktoś zaproponuje, że Duch nie może być Bożą osobą, skoro nie ma ciała. No ale pomyślmy, czy Bóg Ojciec posiada ciało? Ojciec objawił się w Synu. Bo kto widział Syna, widział i Ojca, o czym mówi Ewangelia Jana 14, rozdział 9, werset. Ale sam Bóg Ojciec nie ma ciała. Mimo to żaden zrodzony na nowo chrześcijanin nie będzie wątpił, że Ojciec jest Bożą osobą. A czy Syn przed swoim przyjściem na świat nie był Bożą osobą? Oczywiście, że był. Musimy porzucić myśl, że osoba powinna być obdarzona materialnym ciałem. Wyobrażenie takie dotyczy ludzi, ponieważ w naszym przypadku osobowość jest
No, połączona, nierozerwalnie powiązana z ciałem w czasie naszej egzystencji na Ziemi. W przypadku Boga tak nie jest. Osoba to żywa istota, która jest świadoma swego istnienia, myśli, posiada wolę i podejmuje działania. Definicja ta obejmuje również Boga, a tym samym i Ducha Świętego. Tak więc była to kolejna część serii 40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem. I dziękuję za uwagę. Następna część będzie także dotyczyła tych powodów, których ruch zielonoświątkowy i charyzmatyczny zniekształca naukę właśnie Słowa Bożego i niestety będziemy musieli dalej zajmować się tymi przykrymi zniekształceniami. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.